czcigodni siostry i bracia pielgrzymi, zarówno habitat Pana, jak i stojak cywilny, świecki, drodzy bracia i siostry, uczestniczący tej mszy świętej, bądź to poprzez fizyczną obecność na parku sanktuaryjnym, bądź też dzięki łączności z nami przez transmisję Rady EWN Małopolska na Drugim Nowym Sądzie. Przypomina nam druga słowa, że Bóg ogień rzuca pomiędzy nas, aby on zapłonął, aby nas oczyścił, aby nas przygotował, przysposobił do nieba. Tym ogniem jest także Boże Słowo, które przyjęte przez człowieka zmienia jego życie, zmienia jego perspektywę, staje się źródłem niezwykłej mocy, której potwierdzeniem najlepszym są święci i bohaterowie, trafiający serio to, co do nas wszystkich przez jego mówi Pan Bóg. Ogień szczepem rzucić na ziemię, jakże pragnę, żeby on zapłonął. Słyszeliśmy przed chwilą. Ojciec święty Franciszek we wstępie do Biblii dla młodych zauważył, że Biblia jest właśnie takim źródłem Bożej mocy, Bożego ognia, który przemienia życie człowieka. I przywoływał słowa Mahatmy Gandhiego, twierdzącego, że jako chrześcijanie otrzymali się księgę o mocy dynamitu, która może rozsadzić cywilizację na drodze pokojem, zmienić świat i człowieka, tylko my zbyt często traktujemy ją jako zwykłe dzieło literackie, a nie słowo Boga, nie coś więcej, nie księgę, w której przekaz zobowiązuje. I wtedy działa, wtedy przemienia człowieka, wtedy przynosi owoce. Kościół ciągle zachęca nas do słuchania Bożego Słowa. Wtedy, kiedy słyszymy je w czasie liturgii, połączone z mniej czy bardziej udolnym komentarzem, wtedy, kiedy przyjmujemy je w osobistej lekturze Pisma Świętego, wszak wielu z nas codziennie stara się Pismo Święte czytać. Czy też wtedy, kiedy dzielimy się swoim doświadczeniem Bożego Słowa, Bożego Zamysłu, wymieniając się w grupach rozmaitych refleksją nad Bożym Słowem, tym, które w ramach formacji czy w innych próbujemy podnieść szczególnie do siebie. Kościół ciągle wskazuje nam Matkę Najświętszą, jako na wzór tej, która serio przyjęła Boże Słowo i jest dowodem błogosławionych owoców posłuszeństwa ze strony człowieka temu, co mówi Pan Bóg. Stała się Matką Bożego Syna. Elżbiecie przyniosła pomoc. Jako Matka Kościoła, wierząc Słowu Jezusa z krzyża, oto Syn Twój jest obecna pośród nas i wspiera nas we wszystkich sytuacjach życia. Dość często słyszymy ostatnio określenie Matka Boża Słuchająca. Szczególnie odnosi się ono do tych obrazów, na których artysta ukazał Matkę Bożą z osłoniętym jednym czy drugim uchem. Matka Boża mówi, słucha tych, którzy do niej przychodzą. Najpierw słucha Boga, który do niej mówił rzeczy niezwykłe, szokujące, od tak jak czasem do nas. I nie lęka się być posłuszna temu słowu. Posłuchać to nie tylko, albo nie tyle przyjąć to słowo jak radę, albo jak do kościana, ale przyjąć je swoim sercem, pozwolić mu zapalić swoje życie, przyjąć ten kierunek, ten zamysł, ten zamiar, który ono budzi w nas ze szczególną wrażliwością i mocą. Jeżeli zaufamy, jak ona, czyny nasze będą głównie chwalebne i prowadzące do nieba, jak czyny Matki Najświętszej i wielu postępujących w Kościele przez wieki do nami wiary.
słuchać Bożego Słowa, pozwolić się zapalić ogniowi, które Bóg w nim nam daje. To także zachęta i pouczenie, aby słuchać siebie wzajemnie w tych rozmaitych wspólnotach, w których życie nam przychodzi. W liturgii nieraz słyszymy, kiedy Bóg mówi, nie grać Jego Słowem. Prawda. Ale kiedy brat, siostra mówi, też nie grać Jego Słowem, przyjmij się nim, przyjmij go do siebie. Poszukaj, jaką odpowiedź na nie powinieneś dać. Słuchać siebie. W małżeństwie. To konieczność, aby od radości dnia zaślubin trwać w radości kolejnych jubileuszy i mieć sobie zawsze coś do powiedzenia i mieć zawsze słowo wsparcia, nadziei, optymizmu, podtrzymania na duchu w chwilach trudnych. Nie gdzie indziej tego szukać, ale tym, którym razem chcemy Bożym błogosławieństwem iść przez życie, to nie ma. Słuchać siebie w rodzinie, wychowanych dzieci. Tak często zauważamy, że młodzi ludzie, dzieci skarżą się, że rodzice nie mają danych czasu. Wkładają więc słuchawki, uczyć, naucz się. Otwierają się na przekaz mediów, wszelakiej maści i treści i wiele gotowa. A gdyby było słuchanie w jedną i drugą stronę rodziców w stosunku do dzieci, potrzeb, trosk, problemów, zdumień i dzieci w stosunku do rodziców i mądrości, życzliwości, troski, poczucia odpowiedzialności, bez wątpienia, dobra, pomocy moglibyśmy ofiarować sobie więcej. I słuchanie jest także konieczne we wspólnocie, którą jest parafia, w której żyje każdy z nas. Parafia wspólnota uczniów Chrystusa. Tych, którzy potrafią słuchać, a potem wspólnie działać, wspólnie podejmować wyzwania, przezwyciężać problemy, wspierać się i towarzyszyć wyzwaniu tego, co każdy z nas najlepsze Panu złożył. Jak z tym słuchaniem bywa, możemy mieć doświadczenia różne. Wielu bywają już pasterze, którzy wszystko wiedzą najlepiej, na wszystkim najlepiej się znają, ani rada poszpasterska niepotrzebna, ani rada fachowca, ani ktokolwiek, bo powie najlepiej, wszystkie mądrości posiadł. Słuchania nie ma. Są wspólnoty parafialne, w których proboszcz cudów musi dokonywać, żeby się ze swoją propozycją przebić, bo musi być na nasze. Choćby 5 cm naszej kwiatki na ołtarzu postawić, a ma być tak jak my, a nie jak on. Ale są i wspólnoty, gdzie słyszymy się wzajemnie i potrafimy znaleźć wspólne rozwiązanie. I to bardzo zauważyć, bardzo łatwo zauważyć w parafii, gdzie wydaje się ksiądz taki gospodarz nierakowany, ale zaufa słowie, radzie, parafian wiernych. I naprawdę dzieją się cuda. Wspólnota, parafia staje się wspólnotą ludzi mających podobne ideały, podobne radości, smutki, plany, powód słuchania. Słuchać to dać sobie szansę, droga, odnaleźć miejsce, które Pan dla mnie przygotował. To zachować sobie wrażliwość dla drugiego człowieka, jego problemy, dramaty, marzenia, to ustrzec się od obojętności, co mi to obchodzi, ja tu jestem góry. To wreszcie poszerzyć swoje serce i doświadczenie i mądrość o mądrość serca i umysłu drugiego człowieka. Warto słuchać człowieka, warto słuchać się klarki, a najbardziej warto słuchać Pana Boga. I stąd dzisiaj, uczestnicząc w tej mszy świętej, usług Matki Bożej słuchającej nas wszystkich od wieków, prośmy ją o wsparcie, by nam towarzyszyła swoim stawiennictwem i przykładem. Być dla siebie nawzajem ludźmi otwartego serca, ale i ucha. Ludźmi, którzy są gotowi na miarę swoich sił
odpowiedzieć na sygnały, potrzeby, troski drugiego człowieka. Zrozumienia w poczucie bezpieczeństwa i klimat niezwykłości, które doświadczamy tutaj, panować może w naszych parafiach, w naszych rodzinach, w naszych domach. Tylko trzeba trochę dać z siebie, po prostu posłuchać Pana. Thank you.